No dzień dobry. Jak pewnie się domyśleliście z animacji, dzisiaj mamy audycję walentynkową. Usłyszycie m.in. jak wyglądała miłość na przestrzeni wieków i jak wyglądają walentynki w innych krajach. Zapraszam do odsłuchania. Miłość nie zawsze jest szczęśliwa, a mimo to każdy z nas marzy, aby choć raz się zakochać. To uczucie towarzyszy nam od zawsze, ale jak okazywanie go wyglądało na przestrzeni wieków? Zacznijmy od tego, jak uczucie miłości było postrzegane w różnych epokach. Najczęściej wszystko zależało od kultury i poglądów religijnych. Zróbmy sobie zatem małą wycieczkę po epokach i zobaczmy, jak to wszystko dynamicznie się zmieniało. Naszą przygodę zaczniemy od starożytności. Choć w czasach starożytnych to uczucie nie odgrywało nadrzędnej roli, gdyż wierzono głównie w potęgę bogów, to jednak można przywołać przykłady, które świadczą o istnieniu miłości w życiu ówczesnych ludzi. W średniowieczu w utworach często pojawiały się przykłady szlachetnych postaw rycerskich. Wśród tych opowieści wiele miejsca poświęcono wątkom miłosnym, które towarzyszyły niemal każdemu dzielnemu i mężnemu rycerzowi. W tych warunkach coraz bardziej popularne stawały się historie związane z nieszczęśliwymi miłościami. Temat nieszczęśliwej miłości pojawi się m.in. w Tristanie i Izoldzie. Dzieje tych zakochanych w sobie ludzi nie były usłane różami. Na drodze swej miłości napotkali oni wiele cierpienia i rozgoryczenia. Historia Tristana i Izoldy jest naznaczona pięknym oraz potężnym uczuciem, którego nie pokonała nawet śmierć. W epoce renesansu również pojawiły się utwory nawiązujące do miłości. W baroku pojawiły się piękne dzieła o tematyce miłosnej. Wśród nich znalazł się m.in. utwór Romeo i Julia autorstwa Szekspira. Dzieło to opowiada o miłości, która połączyła dwoje ludzi pochodzących ze skłóconych ze sobą rodów, w związku z czym zakochani w sobie ludzie zostali zmuszeni do ukrywania się ze swoimi uczuciami. W oświeceniu miłość zeszła na dalszy plan. Ludzie dążyli przede wszystkim do posiadania jak największej wiedzy, która opierała się na doświadczeniu empirycznym. Natomiast miłości nie można było zbadać, jednoznacznie określić i zakwalifikować. Ta epoka obfitowała przede wszystkim w utwory moralizatorskie i pouczające. W romantyzmie pojawiła się żarliwa i szalona miłość. To właśnie w tej epoce rolę nadrzędną przypisywano ludzkim uczuciom, w tym miłości. Jednakże miłość romantyczna nie była tak naprawdę spełniona, często była powodem niewyobrażalnych cierpień oraz wyobcowania, nieszczęścia i samotności. W czasach współczesnych okazywanie uczuć jest zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ sami decydujemy o tym, czy chcemy z kimś być, decyzji nie podejmują już za nas rodzice. Osoby, które darzą się uczuciem, znają się o wiele lepiej. W czasach, w których żyjemy, miłość jest jednym z ważniejszych elementów życia. Jak widać, postrzeganie tego uczucia zmieniło się w zależności od epok, ale w każdej z nich było tak samo piękne i wartościowe jak obecnie. Pielęgnujmy zatem miłość względem siebie i bliźnich przez całe życie. Wspierajmy się i pomagajmy sobie w sytuacjach życia codziennego. Warto o tym pamiętać w walentynki i nie tylko. A teraz zapraszam na krótkie przedstawienie obyczajów walentynkowych innych krajów. Może się wydawać, że walentynki to święto zarezerwowane jedynie dla zakochanych par. Nic bardziej mylnego. Kraje azjatyckie znane są ze swojej odmienności, co czyni je dość ciekawymi. Japończycy nazywają ten dzień dniem czekoladek. Wbrew pozorom, czekolady w przysmaku nie wręczają jednak mężczyźni kobietom, lecz na odwrót, kobiety mężczyznom. Te smaczne słodycze nie znaczą jednak, że darczyńcy darzą kogoś uczuciem. Zwyczaj jest obdarowanie m.in. sąsiadów, współpracowników czy kolegów. Podobne zwyczaje mają również i Koreanki. Miesiąc po walentynkach, 13 marca, czekają aż ich ukochani odpłacą się równie smacznym prezentem. Jeśli jednak im się nie poszczęści, Koreanki obchodzą tak zwany biały dzień, podczas którego jedzą czarny makaron, który ma symbolizować przykre życie singla. Krócej mówiąc, zajadają swoje smutki, lecz nie ma co się martwić. W Korei każdy 14 dzień miesiąca jest dniem miłości, więc jest wiele szans na wyznanie miłości przez ukochanego. Obchodzenie tego święta w Chinach jest tak samo trudne do zrozumienia, jak ich język. Według tradycji ten dzień zawsze przypada 7 dnia, 7 miesiąca kalendarza księżycowego, z którego powodu nazywa się go dniem podwójne siódemki. Inną nazwą jest Dzień Dziewcząt, gdyż obchodziły go głównie dziewczyny. W tym roku chińskie walentynki przypadały na 25 sierpnia. Współcześnie w tym dniu mężczyźni obdarowują wybranki swojego serca, osoby samotne udają się do świątyń, gdzie modlą się o pomoc w znalezieniu drugiej połówki. Co ciekawe, w tym dniu najwięcej par bierze ślub. Jak romantycznie, jak jesteśmy w temacie walentynek, to grzech byłoby nie wspomnieć o naszym południowym sąsiedzie, czyli Słowacji. W
W tym kraju Dzień Zakochanych 11 lutego jest traktowany jako pierwszy dzień pracy w polu lub w winnicach, a prawdziwe walentynki są obchodzone 22 lutego, 12 marca oraz 13 czerwca. Zatem na przykład cały Meksyk tego dnia jest w odcieniach czerwieni, a ludzie, nie tylko pary, spędzają ten czas z przyjaciółmi i rodziną. Niestety również trzeba poruszyć kwestię tych krajów, w których Dzień Świętowania Miłości jest zakazany, np. w Iranie, Indiach oraz Rosji. Towary dla par nie mogą być w tym dniu sprzedawane, a w Indiach, według kultury, tego dnia żony cały dzień modlą się za swoich mężów, a rytuał kończy się o wschodzie księżyca. Mimo wszystko młodzi ludzie próbują walczyć z tym, bo przecież miłość to miłość i nic oraz nikt tego już nie zmieni. A teraz przedstawimy historię o dylematach przeciętnego młodego człowieka na tle uczuciowym. Znowu 14 lutego. Nic mnie tak zawsze nie dobije jak to święto, ponieważ nie dość, że miałem ciężki okres w szkole, to jeszcze to. Ludzie uznają mnie za wariata, mówiąc przy tym, jak można nie lubić walentynek, to takie wspaniałe święto. Dla mnie walentynki to jednak seria nieszczęść i niepowodzeń, a w dodatku zazwyczaj spędzam je sam. Pomyślał Sebastian wstając. Dzień zaczął się jak każdy normalny dzień. Wstało o 7, było 8 rozpocząć kolejny dzień w szkole. Pierwszą lekcją był język polski, na którym był mówiony sonet Mickiewicza do M. Nigdy nie był fanem twórczości tego poety, bo uważał, że są lepsi od niego, ale gdy nauczyciel poprosił go, by przeczytał ten utwór, to przenikały go niespotykane wcześniej dreszcze, a gdy przeczytał ostatnie słowa... Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawi. Co na chwilę wyłączył się, choć pan polonista pytał go o coś, co dotyczyło wiersza. Siedział przed komputerem, zamyślony i układając sobie w głowę pewne myśli, które właśnie napływały do niego. Tobie co się stało? Nie zamyślaj się tak, bo poetą zostaniesz! Napisał kolega, który śmiał się z tej sytuacji. Nic, tak tylko na chwilę się zamyśliłem. Odpowiedział wymijająco, myśląc, że nikt jego zachowania wtedy nie zauważył. Tak, tak, bo ci uwierzę, to pewnie znowu ten twój obiekt westchnień namieszał ci w głowie. Próbował zażartować, ale w rezultacie go zdenerwował. Weź przestań. Odpowiedział i uciął rozmowę. Krzyśkowi chodziło o Darię, która niedawno dołączyła do ich klasy. Odkąd ją zobaczyłem, od razu wpadła mi w oko. Zauroczyła mi przede wszystkim swoim uśmiechem i pięknymi niebieskimi jak lazurowe niebo oczami. Z racji, że jestem nieśmiały, nigdy nie miałem odwagi do niej zagadać, choć miałem wiele sytuacji, by to zrobić. Gdy skończył lekcję i spojrzał w telefon, zobaczył wiadomość właśnie od Darii, która przesłała mu wiadomość od Krzyśka, który napisał jej, że bardzo mu się podoba i za nią szaleje. Chciał go w tamtym momencie dosłownie zabić. Próbował jej jakoś to wytłumaczyć, choć na szczęście odebrała tą wiadomość żartobliwie. Nie no, spokojnie, przecież nic się nie stało. Odpisała, widocznie nie obrażając się na zachowanie Krzyśka. Na pewno? Pewnie. Nawet jakby tak było naprawdę, to bym się nie obraziła. Sam nie wiedział, czy był to żar, czy jakaś sugestia, ale realnie myśląc, sam nie mógł uwierzyć, że to coś innego niż żart. Nigdy nie było takiej okazji, żeby się bliżej poznać. Może spotkajmy się jutro na mieście po południu, jak ci pasuje. Super, jestem za. Może 16? Zaproponowała. Okej, to jesteśmy umówieni. Z jednej strony skakał z radości, a z drugiej przecierał oczy ze zdumienia, że coś takiego, o czym marzył, właśnie się dzieje. Nie spodziewałem się, że w walentynki może jednak stać się coś dobrego, ale pozory jednak myliły. Byłem szczęśliwy z takiego rozwoju sytuacji.
Choć zdarzy mi się spotkać się następnego dnia, to jeszcze w tym samym dniu pisaliśmy do siebie do późnych godzin. Okazało się, że mamy wiele wspólnych tematów i rozmowy prowadzi się z przyjemnością. To były najszczęśliwsze walentynki w jego życiu i już nie mógł się doczekać następnego dnia. Zapewne każdy z nas wie, jakim świętem są walentynki. Ale czy wiedzieliście, że istnieje również Dzień Singla? Obchodzimy go 15 lutego, czyli Dzień po święcie zakochanych. Jak sama nazwa nam podpowiada, jest świętem dla osób, które jeszcze nie znalazły swojej brakującej połówki. To także dzień, w którym single pokazują swoją niezależność. Święto obchodzone jest od 2005 roku, a jego pomysłodawcą jest Trevor McClonda. Jedną z ciekawostek jest to, że w Chinach Dzień Singla wypada dokładnie wtedy, kiedy u nas jest obchodzone Święto Niepodległości. Data 11 listopada nie jest wcale przypadkiem, ponieważ zawiera tak dużo jedynek, które jeszcze bardziej podkreślają obchodzony Dzień Singla. Miłość trzeba pielęgnować, a walentynki to idealny czas, aby zadbać o ukochaną osobę. Chciałabym zaproponować Wam kilka pomysłów, jak spędzić ten wyjątkowy dzień. Kosztowny upominek to nie najlepszy pomysł na walentynkowy prezent, zwłaszcza jeżeli jest to dopiero początek Waszej relacji. Indywidualny prezent prosto z serca bardziej wzmocni rodzące się między Wami uczucia. Świetnym pomysłem będzie więc napisanie wiersza lub skomponowanie piosenki. Pójście na romantyczny spacer lub przygotowanie kolacji to również cudowne alternatywy na spędzenie walentynek. Wyjście do kina w czasach pandemii niestety jest wykluczone, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować je w domu. Jestem przekonana, że obejrzenie dobrego filmu tylko we dwoje, bez zgiełku ludzi, będzie jeszcze lepszym sposobem na spędzenie wieczoru. Z racji tego, że za oknem dalej możemy zaobserwować śnieg, może warto z tego skorzystać i na przykład wyjść na dwór i wspólnie ulepić bałwana lub pójść na sanki z kubkiem gorącej czekolady. Genialnym pomysłem jest również romantyczna przejażdżka. To już od Was zależy, w jaki sposób będziecie chcieli spędzić ten czas. Nieważne, który z pomysłów wybierzecie, ważne, aby spędzić ten dzień z ukochaną osobą. Mam nadzieję, że tegoroczne walentynki okażą się magiczne i pozostawią na długo cudowne wspomnienia. A teraz zapraszamy wszystkich na życzenia walentynkowe. Z okazji walentynek życzymy Wam przede wszystkim dużo czułości i miłości, które nie będą okazywane tylko w tym dniu, ale w każdym 365 dni w roku. Dla tych, którzy znaleźli już swoją drugą połówkę, życzymy dużo szczęścia i wytrwałości. Życzymy także, by gloryfikowana w tym dniu miłość była wsparciem i opoką oraz dała Wam siłę do pokonywania wszelkich życiowych trudności oraz uwrażliwiała jeszcze bardziej na drugiego człowieka. Dla tych, którzy walentynki spędzają sami, życzymy, by tegoroczne święto zakochanych było swego rodzaju przełamaniem. Przypominamy ponadto, że miłość przychodzi niespodziewanie i to nie powód do zmartwień. Może akurat to dla Ciebie los się w tym dniu uśmiechnie? Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W związku z tym trzecie liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku w zespole szkół nr 3 organizuje powiatowy konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod patronatem starosty Kłobuckiego, do udziału w którym serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kłobuckiego. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.